Andrzejku, pociecho moja jedyna, ofiarując Ciebie opiece Matki Bożej, proszę ja, aby z ducha Twego wyrosło w czyn moje serce, zdławione rękami wrogów, aby moje marzenia zapadły do Twojego serca jak iskry płomienne, ażebyś był mężny i słowo dane wobec Boga, Ojczyzny i własnego ducha przedkładał nad życie, abyś był szlachetny i miał zawsze czyste serce, aby uśmiech nie schodził z Twoich ust, nawet w momencie, gdyby szatańskie ręce życie Tobie jak mnie odebrać chciały, abyś utulił w bólu i otarł łzy matce i był dla niej prawdziwą radością. Do syna, Andrzejku, pamiętaj, że jest nią tylko trzy świętości. Bóg, ojczyzna i matka. Bądź dobry dla matki. Zostań lekarzem, inżynierem, naukowcem lub ekonomistą. Co wolisz? Nie zapomnij o ojcu i jego idei. Bądź Polakiem. To znaczy, całe zdolności ruszy dla dobra Polski i wszystkich Polaków. Bądź katolikiem. To znaczy, pragnij poznać władzę Bożą, przyjmij ją za swoją ideę w życiu. Katolik. Nie do łęka, ale zdolny przedsiębiorczy, służący Bogu, walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne, by cele te móc realizować. Łukasz. Do Boga, z tego przodu.